Witamy na naszych kanałach. Według źródeł od intelektualistów i mieszkańców Agnieszka Woźniak-Starek zostanie zastąpiona przez Gabi Drzewiecką w programie Big Brother. Następczyni gwiazdy zdecydowała się na szczere słowa dotyczące całej sytuacji. Według niej okoliczności są tragiczne. Agnieszka Woźniak-Starak na wiosnę tego roku zaprezentowała się jako prezenterka programu Big Brother. Niespodziewana śmierć męża sprawiła jednak, że jesienią show zostanie poprowadzony przez inną dziennikarkę TVN. Następczyni gwiazdy postanowiła bardzo szczerze wypowiedzieć się na temat swojej nowej roli. Agnieszka Woźniak-Starak postawiła poprzeczkę wysoko. Gabi Drzewiecka zdaje sobie sprawę z tego, że jej zadanie nie jest łatwe. Agnieszka Woźniak-Starak według widzów świetnie sprawdziła się w roli prowadzącej popularnego reality show. Nowa prowadząca dobrze wie, co się przyczyniło do tego, że przejmuje pałeczkę. To dla niej dodatkowe utrudnienie. Dziękuję za wszystkie ciepłe słowa, które otrzymałam i otrzymuję od Was od wczoraj. Potwierdzam, będę miała przyjemność prowadzić drugą edycję Big Brothera. Ta decyzja była dla mnie ciężka ze względu na tragiczne okoliczności, które są powodem tej zmiany, stwierdziła dziennikarka. Jak wypadnie nowa prezenterka? O tym, kto zastąpi dotychczasową prowadzącą, poinformował Edward Miszczak. Do tej pory dziennikarka była związana z radiem i jak sama twierdzi, tam odnajduje się najlepiej. Przejście do telewizji stanowi dla niej wyzwanie. Choć próbowała już swoich sił w programie śniadaniowym. Już 13 września zobaczymy Gabi Drzewiecką w nowej odsłonie. Porównania do Agnieszki Woźniak-Starak są nieuniknione i to ich najbardziej obawia się prezenterka. Do tej pory próbowała swoich sił przeprowadzając wywiady muzyczne dla Dzień Dobry TVN. Jednak prowadzenie reality show na żywo przed kamerami jest zupełnie nowym wyzwaniem.